Sponsorem jest porównajto.pl, strona na której znajdziecie najtańsze lokaty konta i pożyczki. 10 najgorszych efektów specjalnych w polskich filmach. 10 killerów dwóch. Chodzi oczywiście o moment zamachu na życie killera. Kultowa komedia Machulskiego jest naprawdę dobra. Jednak w tej scenie wyraźnie widać jak Cezary Pazura rzuca się na stół, następnie cięcie, a po nim widać dublera. No słabo to wyszło trochę. Dziewięć pan samochodzik i praskie tajemnice film z 1988 roku w reżyserii Kazimierza Tarnasa. Pan samochodzik rusza do Pragi, aby odnaleźć zaginiony obraz i tam pojawia się golem, który wygląda tak. No niech mi ktoś powie, że to wygląda dobrze. 8 Tajemnice Westerplatte, film Pawła Hochlewa z 2013 roku i atak niemieckich samolotów. Rozumiem, jakby to był film z lat 90., ale dziś mamy dużo więcej możliwości i niektóre gry komputerowe wyglądają lepiej niż ta scena. 7 Klątwa Doliny Węży, Polski Paździerz Wszechczasów, czyli produkcja marka. Piestraka. Film opowiada historię ludzi, którzy wyruszają do Wietnamu, aby odnaleźć Dolinę Węży. I tam mamy takie oto perełki. No, co to jest wielki? To Siemiec skrzyżowany z greblinem. Sześć Wiedźmin, a dokładniej Strzyga, która była po prostu gumowa. Serial oglądał chyba każdy. Dla jednych to paździerz, dla innych miłe wspomnienia sprzed lat. Wiem, że serial Wiedźmin to straszne, będzie wiele, ja bardzo go lubię. Nie zmienia to faktu, że gumowa Strzyga to przesada. I wiecie co? Wiedźmina można było śmiało ciekawie pokazać bez ukazywania tych gumowych potworów. Pięć wilczyca, film z 1982 roku. Niby romantyczny film grozy, wiecie, taki niby Dracula, a wyszło słabo. Zobaczcie tylko scenę zabicia hrabiny. Ktoś rzuca w nią jakąś w kurde farbą czy keczupem no kurde. Cztery test pilota Pirksa. Polski film science fiction opowiadający o wyprawie na Saturna z 1978 roku. Kultowa stała się scena, w której Android trzyma coś, po czym coś go tak ciągnie, że ten traci dłonie. No... Mają pomysły niektórzy. 3. Ogniem i miecze. Mistrzostwo polskiego kina w reżyserii Jerzego Hoffmana. Efekty jednak były słabe. Popatrzcie na płorący zamek w barze. No, czy to wygląda naturalnie? 2. Bitwa pod Wiedniem. Polsko-włoska produkcja opowiadająca o historycznym wydarzeniu. I w tym filmie nic nie wyglądało dobrze. A chyba najbardziej razi w oczy komputerowa armia. 1. Wiedźmin. No, nie mogło być inaczej. Czyli Wiedźmin i kultowy smog. Boże, jaki on był słaby. Temat został przerobiony już tysiące razy, więc pozostaje tylko patrzeć. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!